pas vraiment, ils organisent des actions de sensibilisation, mais il n'y a pas vraiment d'ateliers comme ceux de le recyclage en France. On a visité Bretzel, ceux qui connaissent déjà un peu le principe. Le principe. On va voir le recycleur demain, qui n'est pas membre de le recyclage non plus. Oui, mais ça va commencer un peu compliqué. Il y aura un peu de plus qui seront en dehors. Oui. Mais c'est un peu trop de trucs dans la charte. On va en parler. Ouais. Donc vous allez visiter Bretzel. Zwiezaischefter et Bretzel, ça fait beaucoup. Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un Bretzel est vraiment, on va dire, sur un schéma avec des bénévoles. W Bretzel głównie jednak jest bardzo wiele wolontariuszy. Alors que nous, on est aujourd'hui 9 salariés sur la structure. Tu jest 9 pracowników na etacie. Donc en fait, on ne fait pas que de l'autoréparation. Więc nie zajmujemy się tylko samonaprawą. Vous avez vu Damien à la vélostation tout à l'heure. Widzieliście Damien w vélostation na przykład. Qui est un de nos salariés. On est jeden z naszych pracowników. Et donc on est chargé donc voilà des vélos Divia Vélo. Vous avez vu aussi là-bas la vélostation. Widzimy, że zajmujemy się tymi Divia Vélo. Donc en fait, on a choisi de travailler, de développer en fait, on est sur l'autoréparation, mais aussi vraiment sur la promotion du vélo. Zajmujemy się też promowaniem jazdy na rowerach, nie tylko naprawą i samonaprawą. Qu'est-ce que je peux dire? Donc en fait, on est très déjà, prestataire. Depuis combien d'années vous existez? Alors, le nombre de membres, des choses comme ça? Alors on existe depuis février 2008. Istniejemy od lutego 2008. Et on a depuis 2008, on a plus de 3600 abonnés. On a eu plus de 3600 abonnés. Nous avons 3600 followers. Et depuis 3 ans, on a à peu près plus de 1100 adhérents par année. Razem czynnych jest 1100 mniej więcej, 1100 członków. Oui. La question c'est comment ça se passe en termes de promotion du vélo? Est-ce que vous répondez à des appels d'offres de la ville ou est-ce que c'est des choses que vous lancez vous? On fait les deux. Quel type de campagne, quel type d'événementiel ou d'autres Alors nous, on travaille de plus en plus avec les entreprises, on intervient dans les entreprises. Coraz częściej po prostu w firmach dla pracowników zajmujemy się. Sur la mécanique, sur l'achat de flotte de vélos, sur la mécanique. Żeby pomóc im kupić flotę rowerów i nauczyć ich naprawiania, utrzymania tych rowerów. Doradztwo, tak? Dokładnie. Dużo stowarzyszeń w to wchodzi. Donc dans le cadre des PDE ou quelque chose comme ça? Oui, en fait. Entre autres. Entre autres, et de plus en plus en dehors, il y a des entreprises qui commencent à nous. Par exemple, on fait l'entretien des. Le Grand Dijon, je ne sais pas si vous y allez tout à l'heure, ils ont des flottes des flottes de vélos. C'est nous qui faisons l'entretien des flottes de vélos. Na przykład, aglomeracja Dijon ma swoją flotę rowerów, niezależną od tych miejskich, które można wynająć. I to też Bekana Jules utrzymuje tą flotę rowerów. En fait, on est vraiment. Enfin, voilà, la promotion, nous, c'est vraiment sur posséder un vélo. En fait, on est plus. My promujemy rower. Posiadajcie rower w dobrym stanie technicznym. To jest nasz sposób promowania. Nie, to Ewa się zajmuje tym. Państwo pomarańczowe proszę. En fait, on est vraiment dans une philosophie où on se dit plus il y aura de vélo, moins il y aura de voiture. Plus la circulation en ville sera apaisée. Jesteśmy w takiej logice, im więcej będzie w dobrym stanie rowerów, tym mniej będzie samochodów i tym będzie bardziej uspokojony ruch. Donc on n'est pas vraiment dans la promotion des pistes cyclables. My się nie zajmujemy drogami dla rowerów, pasami i tak dalej. To zostawiamy innym. En revanche, on appuierait plus sur il faut des abris sécurisés. Za to z kolei to, czym się zajmujemy, to, że chcemy dobrych stojaków, zamykanych parkingów i tak dalej, tym bardziej niż drogami dla rowerów byśmy się zajmowali, ponieważ wiemy, jak to ma wpływ na mechanikę. Parce qu'en fait, là en ce moment sur Dijon, il y a à peu près 5 vols de vélo par jour. Mniej więcej 5 rowerów jest kradzionych dziennie w Dijon w tej chwili.
Faites de gravage bicycle? Oui. Więc robią też, grawerują rowery bicycle. Et les vélos qu'on vend, tous nos vélos qu'on vend, bon, on visera plus loin, ils sont tous, quand ils sortent de l'atelier, ils sont gravés. Wszystkie rowery, które sprzedajemy, są wygrawerowane bicycle. Vous avez quoi comme... C'est une technomarque aussi? Non, 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 la 13-5 qui va très bien. La plus ancienne. La plus ancienne, d'accord. Donc, juste pour leur montrer aussi. Elle est là, la machine, elle est là. On va voir, parce que c'est un autre modèle de graverowania. Moim zdaniem dużo, dużo fajniejsza maszyna, więc dlatego będę chciał wam pokazać. Ale jest ten sam kod. Kod jest ten sam, system jest ten sam. Baza danych jest jedna, kupują od FIBU numery. Podobnie jak tam korzyści dla użytkowników stowarzyszenia, członków stowarzyszenia jest takie same, mogą tutaj... No ja mam... Ça se passe en termes de cotisation, de nombre d'heures d'ouverture et de fonctionnement. C'est un peu comme Bretzel, c'est vraiment de l'auto-réparation pour les membres, je dis bien. Et volume horaire d'ouverture, tarif annuel, si tarif social éventuel. Les tarifs, on a trois tarifs. Mamy trzy taryfy. Le tarif étudiant demandeur d'emploi qui est à 12 euros. Dla osób, czyli słabszych społecznie, czyli dla studentów lub bezrobotnych 12 euros. 18 euros quand on travaille. 18 euros dla pracujących. Et 24 quand on est une famille à partir de deux personnes. I 24 to jest taryfa rodzinna, to wtedy cała rodzina jest zapisana. Taniej. Tak. Alors les ouvertures, il faut que je précise qu'en fait on a deux ateliers. On a mamy dwa warsztaty. Donc celui-là c'est le principal. Tutaj jest główny. Qui est le plus grand, on a 900 mètres carrés. 900 mètres carrés. Et on en a un plus petit qui est dans une, qui, on va dire, qui est dans un quartier populaire. W takiej dzielnicy biedniejszej mamy drugi, mniejszy. C'est pas politique de la ville, je sais pas si ça existe. C'est le quartier de l'Empire. Jest to w ramach polityki miejskiej właśnie rewitalizacji tej dzielnicy był warsztat. Alors l'amplitude horaire ici. Alors les amplitudes horaires ici, ce qu'il faut savoir là ce matin, donc c'est les salariés, donc il y a Guéry qui est là, Beryl qui est caché derrière, et ils réparent les vélos qu'on récupère. Więc dzisiaj rano na przykład pracownicy naprawiają rowery, które odzyskują oni. Tu vous récupérez de la déchetterie ou des vélos? Oui, on a des conventions, fin de particuliers ou de contrats avec des déchetteries à l'extérieur. Albo po prostu zbierający śmieci im oddają, albo ludzie po prostu mają gdzieś w piwnicy i przychodzą im oddać. Et l'autoréparation où on accueille nos adhérents, c'est le soir entre 17h et 19h30. On a un volume horaire de 20h à peu près. 20 godzin tygodniowo jest otwarte, tak że można przyjść własny rower. Przeważnie wieczorem tak od 17 do 19.30, żeby ludzie po pracach, czy po pracy czy po studiach mogli przyjść i sobie ponaprawić. Czy to są takie same zasady jak w Strasburgu, że to jest tak, że nie można tutaj, naprawiają tutaj wyłącznie członkowie samodzielnie? To jest też ten edukacyjny aspekt? Czy ci mechanicy, rozumiem, zajmują się zewnętrznymi rowerami? Les mécaniciens ne donnent que du conseil pour les gens qui viennent. Oui, pour l'instant. Na razie w tej chwili tak, tylko doradzają. Tylko oni teraz chcą zmienić status na taką spółdzielnię firmy, już nie stowarzyszenie, i wtedy być może będą już też. Et après, il y aura aussi des cours mécaniques. I też będą prowadzić lekcje mechaniki. Okay. Donc en fait, les gens seront complètement soit autonomes, soit ils prennent des cours, soit ils donneront. Więc będą trzy do wyboru. Albo umiesz i masz tylko dostęp do narzędzi, albo zapisujesz się na kurs, żeby się nauczyć, albo płacisz i ci ktoś. Czy lokal jest miejski? To... Ça appartient à la ville, les locaux ici ou c'est... Oui, c'est vrai. Tak. I to jest jakaś zniżka na nich? Du coup, le loyer. Nie płacą w ogóle. C'est un bail précaire. To jest taki po prostu użyczenie, tak, zamiast dawać pieniądze i sami potem te pieniądze dostawać za czynsz, to po prostu. I teraz ja przyjdę na komercyjną wypełnienie. Jak komercja z was pasją, z jej pasją... Nie zmieni się to jak przyjdzie. A dobrze, a teraz jak żyją? Z czego jakby... się pytam, było 50 milionów. En termes de financement, kiedy votre pourcentage à Strasbourg, c'était 50-50? On n'a aucune subvention. Oni nie mają poza lokalem nie mają żadnej kasy. Czego się to składa? No, na przykład za utrzymanie rowerów im się płaci, ale to nie jest subwencja, tylko to jest po prostu płacenie za ich pracę. Usługa to jest, to nie jest. Czyli jakby normalnie, znaczy funkcjonują na rynku tej socjalnej, tak. Socjalnym. Et du coup, donc vous avez des conventions, c'est pas des subventions, c'est des conventions de service sur les... Bah, on est prestataire. Po prostu tak jakby prywatna firma. Ale prowadzą też dla takich podmiotów zewnętrznych, jak w Strasburgu, tak. Takie odpłatne działania. Tak. Znaczy też zajmują się sprzedażą. Podejdziemy dalej.
Et donc par rapport à Bretzel, en revanche, nous, donc, je ne sais pas, Bretzel, il vend notre pièce. Oui, c'est un prix libre conseillé. Alors nous, on a des prix. De 50 centimes à 8 euros. Alors nous, on a des prix fixes et on fait de beaucoup de pièces neuves. Hein. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire. On vend sur des pièces neuves avec de la sécurité. Więc u nich ceny są uzgodnione, każda część używana ma swoją cenę, rozsądną, ale ma konkretną, jest cennik i też sprzedają dużo nowych części. Wszystkie takie zadania, jednak wolą nowe. Alors, la machine à graver, elle est où? 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 Elle Jasne. Widzicie, że nas nasze kobiety oprowadzają. Są zarządzają, rozumiem. Ta jest zajebista, bo żwiromuchy. Tu macie coś takiego, że tu wkładacie tą igłę, tak? To i jest. I ten numer się tu ustawia? Ten numer się tu ustawia, jak w drukarkach. I to gryjesz, to dużo lepsze stawia na tej mikroperkusji. To trwa dużo dłużej, oczywiście, ale super efekt. Nie do usunięcia. To już nie do usunięcia już w ogóle. I to bardzo ładnie wygląda, bo to widzisz, to się dużo mniejsze... To jest takie duże? Nie, bo to naklejka, długość okay. Tak jak taką naklejkę. Tam wielu pour leur montrer le résultat. Oui, oui, de toute façon, on va aller aux deux côtés. Parce que la micro-percussion, c'est quand même beaucoup moins clean. Hein, oui, puis il y a eu des problèmes de peinture, tu vois, qui s'enlèvent et tout. C'est grave à Brest en technomarque. C'est pour ça que nous, on s'est dit, on a choisi la plus simple à chaque fois. Sinon, il y avait une question aussi sur la répartition homme-femme de vos membres. Les membres, ça dépend des années, on est presque 55. Pour la peau. Ça, j'en ai là, t'as la blisque pour moi. Il y a des années où on est 46, tu vois, on est machin, mais on est presque. Chaque fois, t'as qu'à la faire pour 46-54, mais c'est pas de blisque pour moi. Et vous faites des ateliers de réparation que pour les femmes, des cours que pour les femmes? Non, pas de la copie.